Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z GeoGuessera. Słuchajcie, graliśmy ze wspornikami na odcinku dla wsporników w UNESCO, czyli zabytki światowego dziedzictwa. I postanowiłem, że nagramy sobie to również dla wszystkich, tylko z Kulfonem w duelu. Także serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Kulfonku. Nie dość, że pewnie podejrzewam, że pogrążyłeś swoich sporników, to teraz mnie chcesz pogrążyć, tak? Tak, się nie znam na dokładnie zabytkach. Tak. Skąd wiedziałeś? Ktoś chodzi z wykrywaczem i się nie zna na zabytkach. Na pewno tak będzie. No. Wyłączam muzykę tła. O, czekaj, bo to mi wygląda, że wiem, gdzie to może być. No, kraj to taki, dość się idzie domyślić, ale... Czemu ja nie mam dźwięku? Co jest? Ha. No, ja mam dźwięk. O, już mam. No, czy powiem ci, że no kraj, dobra, to tak można się domyślić, gdzie to jest. Ty po prostu się w kraj wstrzeliłeś? No. No dobra. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie to jest. Kurna, co jest ze mną? Jezu, co? Oj, chyba nie ten kraj jednak. No. Zobaczyłem te znaczki, te kółeczka potem, nie? I sobie myślę, o ja, nie. Ja w ogóle w panice nie mogłem Chin znaleźć, dlatego go pogrążę. Okej. Okay. Idź ty, no zamiast chociaż coś przylukać, żeby tu było chociaż trochę coś znaleźć. Dobra. Oj. Kurna, czekaj, gdzie to, gdzie jest? A, ja tutaj. Teoretycznie powinienem tutaj, ale jakoś mi coś podpowiada, że to tutaj będzie. Coś czuję, że mogę w tym momencie... Okej, okay, czy... Ej, zamotałem się w tym momencie! Oj, oj, what? Oj. Też zobaczyłeś napis dut, tak? Nie, ja zobaczyłem napis pasta history, aha. Italiano. Jeszcze lepiej. Coś mnie zorientowało takim włoskim klimatem, ale ja coś tam z tłuczem zobaczyłem i się zacząłem, z tymi Niemcami się zamotałem, nie wiem dlaczego, nie pytaj. O, dobra, ja mam pomysł, co to jest za kraj i gdzie to jest, ale ja jeszcze, ja sobie dokładnie poszukam. Kurde, ciężko, strasznie. Tylko gdzie dokładnie? No nic, dobra. Nie będę kombinował, po prostu zaznaczę tu i tyle. Nie mogę być mega daleko, no. Podejrzewam, że tu, ale kurczę... Nie mam pojęcia. O, jednak tam wyżej było. Jednak wyżej, a, no. Byłem parę metrów bliżej! No na razie mnie łoisz po prostu jak młodego. Słuchajmy. Było pod Florencją, no proszę. Proszę, najgorsze są miejsca, w których nie da się ruszyć kompletnie. No właśnie. Tak jak tu. No czy przecież co? Znaczy ja najbardziej mnie zastanawia, co to jest za światowe UNESCO. Znaczy dobra, bo... Myślałem, że to są po prostu jakieś w trakcie wykopalisk, bo nie mam pojęcia. Kompletnie. Nic nie ma. Nie wiem. Masz jakiś pomysł? Powiedzmy? Poważnie? Powiedzmy? Nic. Kompletnie. Żeby chociaż cośkolwiek, jakieś doprowadzenie gdzieś, nic. Okay. No co ty gada, że to były Chiny? A myślałem o Chinach, ale co mi się nie... A ja pomyślałem o jakiejś Europie albo aha. Rosji, coś w tym stylu, bo roślinność po prostu mi tak pasowała, ale no... Aha, znowu się nie można ruszyć, świetnie. To jest chyba leczonko, nie? Chyba tak. Dobra, gdzieśkolwiek tu po prostu i leczonko, mi to dużo nie trzeba. Jest, Niemcy, tak jest, Niemcy? Zobaczyłem po niemiecku napisy, tak o, jest. O, a to nie, kurczę, mnie zaletowało takim właśnie jakimś angielskim klimatem, znaczy nie? Klimacik tak, ale były nie po niemiecku napisy, dużo po niemiecku napisów. O jest. Ojej. Ale czekaj, 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 czekaj.
Czekaj. Teraz tak. Powiedzmy, że tutaj. Kurde, teraz mam dylemat, nie? Kraj jestem prawie pewien, że wiem. Wow, to ja nie wiem, ale... Aj, czyli jednak te klimaty bardziej, no 300 dobra. Kilometr. Chyba no wygrałem. Dobra. To znaczy, tak. Zobaczyłem słowo Nazar. A Nazar to jest oko takie, którego się boją Turcy, czy coś takiego, niebieskie oko i coś tam. Dokładnie teraz ci nie przytoczę, ale Nazar kojarzy z wycieczki do Turcji, że właśnie, że Nazar to było, że Natalka miała niebieskie oczy i to było coś właśnie, coś, że tam nie takie te oczy i bla, 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 bla. I Nazar generalnie w tym wszystkim. Ale co dokładnie, to nie pamiętam, ale no to przynajmniej kraj wiedziałem, no. Mi zaleciało właśnie jakimś taki bardziej, nie wiem, hiszpańskimi, meksykańskimi klimatami i to tak. Także tak, kolejna rundka. To co, klikamy play again bez cięcia, start game, lecimy z kolejną rundą. Oho, już wiem, jaki to jest kraj. No ja tak nie do końca. Bo widzę coś tam z daleka, co od razu mi podpowiada, gdzie, znaczy w jakich klimatach się znajdujemy. Świetnie. Gdzie to teraz jest? Znalazłeś coś? Tak, to dość mocno i to tak. O ja pierdziele. Powiem ci, znalazłem bardzo mocno, ale... Czy to było tu? Dobra. Jedyne co mnie w tym momencie to... Tylko gdzie... O, tutaj jest. W tym momencie moja geografia kompletnie leży i kwiczy, nie? Ja sobie się zaznaczyłem, ale wydaje mi się, że to tutaj. Bo najlepsze jest to, że tak, mam... Raz, że mam adres internetowy. Dobra, mam. Byłem dokładnie tu, gdzie myślałem. Już zaznaczyłem. I mam miejscowość, znaną miejscowość, którą kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jest. To powiem ci, że ja pomyślałem, że to jest ta miejscowość i dopiero potem zobaczyłem tę nazwę tej kompletnie miejscowości. Kompletnie nie wiem, gdzie jest Istanbul i jaki kraj ma końcówkę TR. Kompletnie. No to jest Turcja, no. Co ci mogę powiedzieć? Kurde, po raz kolejny. Ach, tutaj. I to tak z daleka widać to mnie. Ja pierdziele. Jak już zobaczyłem to miejsce, zobaczyłem meczet i wieżyczki, a im bogatszy meczet, tym więcej wieżyczek. Cztery wieżyczki. Wieżyczki mają tylko naprawdę nieliczne ten, to pomyślałem sobie, że to musi być... Wiesz co, mam pomysł, co to może być. I zaznaczę to, bo i tak mam dosyć sporą przewagę. No. Wydaje mi się, że to będzie to. To musi być coś znanego wojennie, znając, widząc te działa, ale... Jakie ja dzisiaj cuda robię! Jakie ja dzisiaj cuda robię! No nie... Jakie ja dzisiaj cuda, jak prawie UNESCO, słuchaj, cuda natury! No nie... To play again. Ale nie, no kurde, że wiedziałem, że to będą te klimaty, a wcześniej, że wiedziałem, że to będzie Istanbul, nie znając jeszcze nawet, wiesz, adresów i tak, kurde. No, ja kompletnie nie wiedziałem, gdzie jest Istanbul. To totalnie się tak, wiesz, zamotałem, że... Oj? To pewnie wiesz, gdzie to jest. No właśnie nie, ale coś mi to mówi. Znaczy, bo na razie nie widzę adresu żadnego, chyba, że... No, adresu też nie, ale... Jadę kawałek gdzieś, coś może coś. Właśnie coś ja też prędzej. Jadę, chociaż ten język mi coś mówi i tak... Ej, ja coś widziałem te miejscowości przedtem. Chyba. Ty widzisz gdzieś miejscowości? Znaczy się nie wiem, czy to są miejscowości, tak mi to wygląda, że ale... może nie. Ale ładnie tu jest generalnie. Nie widzę na razie niczego, nie? O, dobra. Dobra. Dobra, już. No tylko, że... No niestety tutaj... Przychodzi mi jedna rzecz do głowy i ja już ją zaznaczę.
ale nie byłem tu nigdy i nie jestem tego pewien. Mhm. Ale jakoś tak mi podpowiada, że to może być to. I... a ja zaryzykuję. A co? A czemu by nie? Ale to jest naprawdę strzał, nie? To jest... totalny strzał. No. Kurde, gdzieś tutaj... może... nie! No, no nie, dobra. O! No to ja byłem w Portugalii, czyli jednak byłem też blisko. Ale dalej od ciebie. No. Ja z początku w ogóle Meksyk zaznaczyłem, nie? No, bo... no właśnie, powiedziałem, jak zobaczyłem hiszpański, mówię, kurde, to takie klimaty hiszpańskojęzyczne. Tak. Mam pomysł, gdzie to jest. Nie, bo ja zrobiłem krok, zaraz się nie mogę wrócić. No to na flagę sobie kliknij. Dobra. W tę stronę jak pójdę. Mam pomysł, gdzie to może być. Mam pomysł, ale... to jest szalony dosyć pomysł. Ja kompletnie nie mam pomysłu i tak jest. Tylko teraz dokładnie... i ja zaznaczę to tutaj. No bo to jest szukanie wiatru w polu tak naprawdę i... tak, wiatru w polu, szczególnie tutaj na tyle pola jest, to tak. O, gdzieś muszę dalej iść. O nie, już się naszedłem. Nie, nie, tak. O. Izrael, a ja obstawiłem Tunezję. Mhm. I Medinę, ale no, no dobra. No klimaty się zgadzały. No. Powiedzmy, mniej więcej. Po prostu zrobiłem taki strzał w mapę i tyle. Przecież... no. Coś, tak? No tak. No, no Polską ci to zajeżdża też. No zajeżdża, no. I takim skansenem jakimś, nie? No. No ja zaryzykuję, ja obstawiam Polskę. No i to południową jakąś Polskę, nie wiem, no tutaj powiedzmy tu, o. No bo nic więcej tutaj nie ma jak się ruszać. Hmm? Ten. To kanu mi tu nie pasuje do polskiego klimatu. No, tak trochę nie bardzo. Ale z drugiej strony... no ja patrzę, gdzieś tam Ukrainę strzeliłem, ale... a to były Niemcy. Aha! Okej. Okay. Aha! Okej, okay. No tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Bardziej Dania chyba nawet tam coś tak, tam gdzieś tam bardziej tak. To, jeżeli... to dobrze mi się wydaje, że to... no tak mi się wydaje, że to. No. Czyli co? No nie. No tak mi się wydaje. Czekaj. Muszę się na 100% przekonać, bo jak coś, to ja mam gdzie strzelać już, więc jakbyś ty znalazł wcześniej, to ja wiem, gdzie mam się wstrzelić. Natomiast muszę mieć 100% pewności. Super. Bo po co będę strzelał za wcześnie? Ale jeszcze tak muszę, bo nie ma żadnego napisu nigdzie, bo jeden napis by mi potwierdził, że wiem gdzie jestem, nie? Jeden napis. Jakikolwiek. Ja sporo napisów mijam, wiesz, to... aha, no to... ale nadal mi to nic nie mówi. Właśnie ten napis mi też nie za wiele mówi i teraz chyba jednak nie jestem tu, gdzie myślałem, że jestem. O? Nie no, po prostu kompletnie. Ja... wóz albo przewóz, no tyle. Nic nie wymyślę, po prostu więcej, nie? Na razie się nie ruszam. Pewnie będzie topa totalna i się pogrążę kompletnie, ale... 51 km od celu. No kurde. A najlepsze jest to, że na początku się strzeliłem we Francji, a potem zobaczyłem napisy po niemiecku i mówię Berlin, nie? A ja właśnie widziałem dużo napisów po angielsku, nie? I co no, jest? A po angielsku to jest, wiesz, zawsze wszędzie. No tak, ale sama nazwa taka dziwna, nie? Kolejny niesamowity strzał. No nie, co jest? Oj, tak leczonko to.
No ale to... To jest aż dziwne. Czemu? Czemu dziwne? No tak mi się wydaje, że to jest dziwne, no żeby w takim miejscu być. No, no pewnie, że tak. Znowu Niemcy. O nie. Austria. Austria, dobra, no okej, okay, bo... No ale niemiecki język znowu i wiesz, i się zastanowiłem od... Kurna, co, UNESCO jest tylko w Niemczech? To ci najwięcej tam, wiesz, płacą. Czy to jest... Czemu mam wrażenie, że to jest nasz ulubiony kraj? O nie, czekaj. Dobra. Takie rzeczy tu są jeszcze. Gdzieś tu bardziej. Znaczy, kurna, no... Jeżeli się wszystko zgadza, to mamy przerąbane. Będziemy się ruszać po kroczku, rozumiem? Świetnie. Aha, ty się już ruszyłeś. Ja się jeszcze nie, ale... Bo najpierw się przyjrzałem temu motocyklowi. I jego rejestracji. O! To znaczy, aha! No właśnie, ja jestem prawie pewien, że to jest... Niestety, nie wiem, które wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Albo Meksyk jakiś. Dobra, ja zaznaczę Meksyk. Jak to będzie to normalnie brechtnę, nie? Puerto Rico. Spojrzałem się centralnie na samochód Google'a. Discover Puerto Rico. No co ty gadasz? Poważnie. Jedno jeszcze logo Discover Puerto Rico. No nie gadaj. O, to było piękne. Pulfon cheatuje samochodem Google. No. Nie ruszyłem się z miejsca w ogóle nawet. Tu byłem, ale nie pamiętam niestety co to jest. Czekaj, jedna rzecz mogłaby mi podpowiedzieć. Ale widzę, że mi nie podpowie, bo mi... Nie, ja pierdzielę. Czekaj, za gumba. Przecież mi nie gra, przecież... Nie. UK ma z tyłu tylko żółte tablice, nie? Tak, z przodu białe, albo na odwrót. Właśnie. Właśnie też szukałem... Właśnie chyba, mi się wydaje, że chyba z tyłu tylko żółte mają, a z przodu mają białe. A to też ma... szukałem tego samochodu właśnie, tylko że mi zniknął. A to ma z obu stron żółte. Mam podejrzenie już. Ale wiesz jak z tymi moimi podejrzeniami jest, nie? Także nie musisz się bać. Oj. Oj. Mam nadzieję, że to tu. Że ten napis coś tam z Luksemburgiem był trafny. Francja, jakoś nie wiem, po prostu nie mogłem... Ja też zacząłem w Francji szukać, ale zobaczyłem właśnie coś tam z Luksemburgiem, nie? I... The fuck? No właśnie, the fuck? Znowu jakieś dziwne te... Ale zero, w ogóle na razie kompletnie mi to nic nie mówi. Coś napis, coś teges, szmeges? Kupaj no beczek i tyle. Jeszcze rozmazane wszystko naprawdę. Ja pierdzielę, co za gówniane zdjęcia ktoś robił tutaj. No. No nie jestem w stanie przeczytać niczego. Co ty gadasz, że ty już... Nie wiem. Wiesz co? Jedna, jedyna wskazówka i to tak kompletnie z dupy. Ja to przegram, bo ja wiem, że to zupełnie nie te klimaty, ale no jedyne... To jest czapeczka gościa z napisem Guinness, ale to jednak nie było to. No i na czego żeś tak szybko, no jak tu można było jeszcze, no... Kompletnie bym tamtego Meksyku nie obstawił, kompletnie, nie. Ja tylko klimatem, a Francję, bo znowu przeczytałem francuski język gdzieś tam, no, la le było i tak dalej, więc... No. Dobra.
Okej. Okej. Noż. Powiem ci, że na razie to mam już coraz większy entryk w głowie mam po prostu, nie? Że niby coś wiem, ale coraz bardziej się... Ale coraz mniej wiesz, nie? Dokładnie. Z każdym kolejnym miejscem. Żebym ja teraz wiedział, kurde, gdzie to jest. Powiedzmy, że na razie tutaj. To jest moje pierwsze podejrzenie. I rozumiem, że masz coś bliżej, tak? Znaczy ja widzę nazwę. Znam tą nazwę, ale aha, za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, gdzie jest to konkretne miejsce. No. I obawiam się, że... Dobra, to inaczej. Tylko ze względu na brak mojej wiedzy po prostu, ja ci powiem, co to jest za miejsce. Ale nie mam pojęcia, gdzie ono jest na mapie. To jest Madera. Madera. To są keczupy z Biedronki. To... Ale nie mogę sobie za cholerę przypomnieć, w jakim nawet kraju jest Madera. No, ogólnie to mi to Meksykami zalatuje, nie? Ale... To jest raczej Europa. Mówisz? Ale mogę się mylić. Tu jest Majorka, właśnie, kurde, no ale nie pamiętam, gdzie jest Madera. Nie mogę. Jak taka pipa wołowa, tato, możesz się teraz pośmiać, bo mój tata nas ogląda i się z nas śmieje, bo jest dobry z geografii. Aha. Szczególnie w Polsce. No Madera to jest Madera na 100%. No to jest, wydaje mi się, że Madera to jest wyspa jakaś hiszpańska albo portugalska, coś w ten deseń, a po prostu... Dobra, ciul, no niech będzie. Ale to jest tylko moje podejrzenie, żeby była jasność, nie? To ja sobie przy tych Meksykach tam zostanę, tak? Okej. Okay. Już tak powiedziałem, to niech tak będzie, nie? Sobie mogę kasa kliknąć. No miałeś rację. Osoby Meksyki. Ale teraz zostałem w pierdolu. Ale jeszcze żyję. No. Nie wiem, dlaczego tam było wszędzie Madero napisane. O Jezu. No, budownictwo mi tak... No... Powiedzmy, że na razie się zaznaczę w ogóle, żeby jakikolwiek tam moje pierwsze podejrzenie, pierwsze uczucie zaznaczyć, no. Odczucie. Jutro będę szukał. Był jakiś napis. A jakie oni mają tutaj ładne różowe ładowarki i koparki, Dobra, jestem pewien, że to będzie ten kraj i ja zaznaczam. No, znaczy, kraj... pewien nie jestem, kraj ale... Kraj się domyśliłem, o to tak za bardzo to niemiecko brzmi, żeby to nie były Niemcy, ale... No dobra, ewentualnie Austria, nie? I tu mogę lecieć w topę. Ewentualnie Niderlandy. A jednak nie wiem. No, jednak był sam Berlin. Także dziękujemy panu za współpracę. Nie! Co? Ja... No dziękujemy panu za współpracę, tak? Jakie to było złe! Chamstwo! O, sztyw dzwon. Nie dam ci się leczyć. Nie ma leczenia! Nie ma. Nie ma takiego leczenia się, no. Kurde, był kawałeczek bliżej, no. Trochę się podleczyłem. Ja nawet nie przyzumowałem, tylko tak się strzeliłem. Żeby jak najszybciej, je. Oj. Dobra, teraz kompletnie nie wiem, dokładnie gdzie to jest. Czy
Czekaj, czy ja w tym momencie zrypałem totalnie chyba, ale no, trudno. No właśnie, chciałem już znaleźć tę sąsowę. Bo że to była Francja, to wiedziałem. Aha, to nie, nie wiem czemu mi to tak na dzień dobry tymi mostami zaleciało UK i... Ojej. Fuck. Ojej, czekaj. Ja po prostu w tym momencie już próbuję na strzały, po prostu wiesz, tak na szybkość, bo to nie dużo muszę punktów mieć więcej. Kurczę, powiedz bliżej, no. Turcja. Kolejny dobry strzał. Stawiłem Ateny i to był... Ja myślałem, że to Efes jest w ogóle. Aha. I nie wiem, czy to nie był Efes nawet, bo nie zdążyłem się przyjrzeć. Oj. Oj. Ale skupienie, nie? No, ja próbuję się odrobić, wiesz, więc... Ale jakie to może być miasto? Państwo widzę. To było tutaj, dokładnie w tym miejscu. Nie muszę, masz miasto. Dokładnie tego. Tutaj, no ale już zaznaczyłem się za późno, no była Werona. Werona dopiero później znalazłem i już później ją znalazłem, że tak powiem, nie? Ja znalazłem tylko, że to jest IT i tyle. No ten, że Włochy, no to tak. Po języku rozpoznałem po prostu. Dobra, triple damage, jeden dobry strzał, Marcin, i wygrywasz to. No szybciej i szybciej! Nie! No nie! Nie mów, że wiesz, że to jest! Kompletnie! Ajajajajajaj! Ja w ogóle pomyślałem, ja wiem, dopiero później zacząłem myśleć, ja myślałem, że to jest mur chiński. Też miałem taką pierwszą myśl, nie? Ale potem stwierdziłem, że te kaniony to takie trochę nie bardzo, nie? No nie, no nic, nie. Dobra. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego smutnego materiału, bo przegrałem. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o to, że Kulfon wygrywa. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Na razie.